Dyrektorze, czy jest Pan dumny z naszych twórczyń ludowych? Oczywiście jestem dumny, właśnie jestem bardzo dumny nawet, to mało powiedziane, ponieważ zajęły czołowe miejsca, tak? To jest konkurs ogólnowojewódzki i cieszy mnie to, że nasze twórczynie z Opoczna, z Opoczyńskiego zajęły Grand Prix w makatce innowacyjnej, ale również równorzędne drugie miejsce, pierwszego miejsca nie było, równorzędne drugie miejsce również zajęła Opoczynianka i wśród osób wyróżnionych mamy też sporo naszych osób. Cieszy mnie właśnie to, że jest tak dużo prac, że ten projekt zgromadził 88 twórczyń, które wykonały 150 kilka prac. Mamy tutaj bardzo dużo ich na wystawie, ale właśnie to cieszy, że, tak, że ten pierwszy konkurs zdobył taką dużą frekwencję, takie duże zainteresowanie, a tym bardziej, że nasze opocznianki tutaj wiodły czołową rolę. Tak? I mamy je dzisiaj na wystawie. Ta wystawa będzie krążyć po województwie łódzkim, zaczyna od Opoczna i to też jest powód do dumy. Tak? Gdyby miał Pan wybrać swoją makatkę do siebie, do domu, która by to była? No to tak jednoznacznie trudno wybrać. Jest tutaj sporo ciekawych haseł. W tej tradycyjnej oczywiście mamy, ale mi się podobają hasła te z makatek innowacyjnych. Tu są hasła nawiązujące do dzisiejszych czasów, do dzisiejszych wydarzeń, nawet i politycznych. Więc na pewno nie jedną, ale sporo jest takich makatek, które myślę, z tymi maksymami powinniśmy się kierować w życiu. Nieraz zabawne, nieraz bardzo głębokie. Więc tu jest sporo takich haseł, które można by wykazać, pokazać. Wyczytałam na jednym: szczęście jest tam, gdzie jest pomidorowa. Zgadza się Pan? Zgadzam się, lubię pomidorową, więc tu się zgadzam. Dziękuję bardzo. Marianna Rzepka z Bielowic, jedna z twórczyń, które przygotowały te piękne makatki. Pani Marianno, czy to jest trudna praca? No powiem, że to jest bardzo trudna praca. Nawet haftowaliśmy i koszule krzyżykowe i to dawniej, to nawet tak, no też się zdawało, że to jest trudna praca. Ale te makatki haftowało się, jak się było dzieckiem u mamy. To każde mieszkanie musiało mieć makatkę i to nie jedną. Nad stołem, tak jak były dwie izby, to były takie ze świętymi. Tam gdzie woda, to świeża woda, zdrowia doda. A czy teraz w domu ma Pani, jeszcze jakąś makatkę, czy raczej już tylko na takie właśnie cele konkursowe? Nie, no ja to mam ręcznik. Taki paradny mam w domu i mam jeszcze, bo mam izbę i też mam w tej izbie makatkę. A ile czasu zajmuje wyhaftowanie takiej jednej makatki? No powiem Pani, że jak ja haftowałam na konkurs, no to tydzień czasu. Tydzień, bo to trzeba było tak starannie, no na konkurs trzeba było starannie wyhaftować. I pomysł, kreacja, też wszystko najpierw Pani sobie układa w głowie, czy Pani to rozrysowuje, jak to wygląda, cały proces tworzenia? Nie, no ja to miałam jeszcze z domu takie już starsze, trochę porwane, no i tak się wszystko razem do kupy złączyło i makatki są, ale brały i córki moje, to tak, to córki to trochę sobie rysowały, trochę tam podejrzały w internecie, bo teraz też pokazują, z muzeum, no i... Także dowolność. Serdecznie dziękujemy.